Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego otrzymał od mieszkańców 162 głosy. Instytucja dostanie z budżetu ponad 104 tysiące złotych. Bardzo się cieszymy jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, że udało nam się dzięki Państwa głosom doprowadzić do realizacji projektu szkoleń profilaktycznych kierowców w wieku 25-59. W ramach BOM mieszkańcy mogą współdecydować o wydatkach publicznych w województwie na kolejny rok budżetowy. Do podziału było 25 milionów złotych. Łącznie w głosowaniu wzięło udział prawie 38 tysięcy obywateli. Każdy mógł oddać dwa głosy. Jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na regionalny. Zakładaliśmy w projekcie, że na wiosnę w okolicach marca, kwietnia ruszymy z tym projektem. Chcemy przeszkolić około 140 kierowców, więc to będzie duża grupa. Będziemy dzielić na podgrupy. Chcemy rozciągnąć tak naprawdę na cały rok te szkolenia. Wiosna, lato i jesienią zakończyć ten projekt. Szkolenie ma składać się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej, podczas której kierowcy będą mogli doskonalić swoje umiejętności na torze, na przykład poprzez kontrolowany poślizg.